Tym razem witamy Was z radomskiego Game Baru. Przed Wami Iza i Angie. Funk rusza kolejna edycja niezwykle popularnego turnieju tanecznego, zorganizowanego przez radomską hip-hopową koalicję i nie tylko. 26600 Funk to nie tylko bitwa, ale również i warsztaty taneczne, podczas których można nauczyć się nowych kroków pod czujnym okiem profesjonalistów. Natomiast jeśli chodzi o samą rywalizację, uczestnicy będą mogli ze sobą rywalizować w poszczególnych kategoriach. Hip-hop 2x2, house 1x1, popping 1x1, locking 1x1, waking 1x1 oraz ekipy 5x5. Ich taneczną potyczkę będzie oceniać jury w składzie Temps, Funky Mezons, Ask Kickers, Yunako, Gaiolin Roots, Deep Trip, Mowgli, The Cage. Turniej rozpoczyna się w piątek 24 stycznia o godzinie 16 i potrwa razem z warsztatami do soboty 25 stycznia. Impreza odbędzie się w radomskiej resursie obywatelskiej. Startowa jedna kategoria to 15 zeta i każda następna dycha. Koklusz! HNS Radom i Prosto Label z ogromną przyjemnością zapraszają w nowym roku na długo oczekiwany pierwszy solowy koncert premierowy VNMA z albumu Propane w Radomiu. Artyści zagrają 2,5-godzinny koncert wraz z supportem z najbardziej znanych i lubianych kawałków ze swoich dotychczasowych albumów produkcji. Koncert premierowy VNM z albumu Propane w roli supportu Pajac plus goście. Pamiętajcie, 24 styczeń, piątek, piąteczek, piątunio, Radom Klub Strefa G2, ulica Grzycznarowskiego 2, start godzina 19. Kto wygrał? Yeah. Przemek! Brawo! Panie redaktorze! Brawo, 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 brawo! Baksisz to jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych grup grających reggae w naszym kraju. Obecny repertuar zespołu, poza sztandarowymi utworami wpisującymi się w kanon polskiego reggae, zawiera sporą dawkę świeżych brzmień. Mimo niedawnej premiery krążka, zespół pracuje nad nowym materiałem, którego przedsmak można będzie poczuć już wkrótce.
Piątek, 24 stycznia, klub Alibi Radom, godzina 20, bilety 20 zł w przedsprzedaży oraz 25 zł w dniu koncertu. Say hello to 2014. Już 24 stycznia zapraszamy na pierwszą imprezę w tym roku w klubie Babylon. Say hello to 2014. Wejście symboliczne, dyszka, na barze oczywiście promocje, a muzyczne Matches and Maro plus goście. Klub Babylon rusza w nowy rok z odpowiednim uderzeniem. Będzie moc! Sobota to najlepszy czas, by wybrać się do jakiegoś klubu na dobrą imprezę. My proponujemy Wam Kosmos na Tropical Party. Podczas tej imprezy zapomnicie o panującym na zewnątrz zimnie i oddacie się błogiemu relaksowi przy dobrej muzyce i egzotycznych drinkach. Poczuj lato w środku zimy. 25 stycznia, start, godzina 20. Również 25 stycznia odbędą się eliminacje do Zumba Fitness World Party w Laser Arena and Game Bar. Zumba zdobyła praktycznie każdy większy i pomniejszy fitness klub w Polsce. To nie tylko ciężka praca nad lepszą sylwetką, ale i dobra zabawa przy rewelacyjnych hitach. Nasz portal razem z firmą Techland, znani z takich gier jak Dead Island, Call of Juarez oraz nadchodzącego Dying Light, postanowił pokazać braci growej, że można połączyć ruch z wirtualną rozrywką. W ten sposób ogłaszamy mega turniej w radomskim Game Barze. Już 25 stycznia pierwsze eliminacje, a finał planujemy 15 lutego. Nagrody, sława oraz piękna sylwetka gwarantowane. Nie siedź w domu, wpadaj do Game Baru już 25 stycznia i do dzieła. Nagrody czekają, niech Zumba rozkołysze Twoje biodra. Marcin Daniec jest wszystkim znanym i niezwykle popularnym krakowskim artystą kabaretowym. Jest również autorem programu Marzenia Marcina Dańca, zdobywca 4 telekamer, w tym złotej telekamery. Marcin Daniec urodził się 1 października w 1957 roku. W roku 1981 został magistrem, uwaga, wychowania fizycznego. 3 lata później Daniec wraz z Krzysztofem Januszem stworzył kabaret Takich Dwóch. Ponadto współpracował regularnie z kabaretami Pod Egidą i Wały Jagiellońskie. W 1994 roku Marcin Daniec postanowił występować samodzielnie i tak dzieje się do dnia dzisiejszego. Dzięki współpracy z wieloma kabaretami i instytucjami kulturalnymi oraz dzięki występom w wielu programach telewizyjnych, Marcin Daniec zdobył sobie dużą popularność. Z
serdecznie zapraszamy. Sala koncertowa Radomskiej Orkiestry Kameralnej, ulica Żeromskiego 53, gdybyście nie wiedzieli. Impreza odbędzie się 26 stycznia 2014 roku o godzinie 17. Bilety w cenie 40 zł oraz 50 do nabycia w kafe pod kasztanami, Wideofoksie oraz www.biletyna.pl. 3, 2, 1. Gdzie ja jestem? Gdzie jestem? Paradygmat oraz Christ Hall zapraszają na koncert przedpremierowy. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie już 26 stycznia do Radomskiego Klubu Alibi. Będzie głośno, mocno, rockowo i metalowo, czyli to, co cieszy nas najbardziej. Na scenie zaprezentują się dwa zespoły. Zespół otworzył Impact Fest 2013 przed takimi kapelami jak Korn, Rammstein, Slayer, Mastodon czy Behemoth. Na koncercie zostanie zaprezentowany materiał z nadchodzącego, długo grającego albumu. Christ Hall jest to radomski zespół oscylujący w klimatach death, greencore'owych. Cena biletu jest to 8 zł. Dzięki za uwagę, do zobaczenia przy następnym nagraniu. O, ja dałam radę! Piona! Poszedł na piona! Poszedł na piona! Takie... Master! Dobra, pięknie!